Cześć! To Janek z kanału Brickstrix. Słuchajcie, w tej aktualizacji w grze Brawl Stars mamy latającego nowego zadmiarza, super skiny, dwa nowe tryby oraz jeden tryb powraca jako tryb sezonowy. Oczywiście mamy też zmiany w klubach. Zapraszam! w 11. sezonie gry Brawl Stars, czyli Biodome. Eve to nowy, chromatyczny zadymiarz. Jest małą, obcą pchłą oraz kochającą matką, która po prostu chce znaleźć bezpieczne miejsce dla swoich dzieci. Gdy używa swojego głównego ataku, wystrzeliwuje trzy jaja pod rząd, które są różnej wielkości. Natomiast jej Super atak polega na tym, że uwalnia wielkie jajo, z którego po kilku sekundach wylegają się pisklęta. Jeżeli nie zostaną zniszczone zanim przylepią się do yy, przeciwnika, będą zadawać obrażenia. Eve ma pewną supermoc. Przez to, że lata w swoim statku kosmicznym, może unosić się nad wodą oraz pewnymi dziurami. Eve oczywiście otrzyma swojego ekskluzywnego skina, jest to Spiky Eve. Za pierwszą klasę karnetu zadymiarskiego otrzymujemy skina do Rico, czyli Firefly Rico. A inne skiny jedenastego sezonu to Ivy Bell, Mr. Fly, Mantis Rosa, Corrupted Sprout, Dr. Edgar oraz Beetle Mag. Łosp, bo jest skinem ligi mocy. Natomiast Bunny Grom będzie wielkanocnym skinem. Jak już wcześniej mówiłem, mamy dwa nowe tryby gry. Pierwszym z, nim, z nich jest ładunek. Polega on na tym, że musimy stać przy swoim ładunku yy, w takiej małej strefce. Naszym celem jest przetransportowanie ładunka z punktu A. Do punktu B. Kto pierwszy przetransportuje swój ładunek, wygrywa. Drugi tryb gry polega na tym, że musimy zabić ośmiu lub więcej przeciwników niż drużyna przeciwna. Oba te tryby będą sezonowe. W tej aktualizacji jest zmiana dotycząca wyposażenia leczenia. Do tej pory. Polegało to na tym, że gdy staliśmy w miejscu, leczyliśmy się, a teraz to wyposażenie poprawi ogólne leczenie tego zadymiarza. Zmiana dla nowych graczy. Tym razem, po stworzeniu nowego konta, pierwszym trybem, którym możemy zagrać, nie są zbiory klejnotów, tylko starcie solo. Zmiana dotycząca Gorącej strefy nagrody, napadu oraz nokautu. Do tej pory mogliśmy co godzinę zagrać sobie w inny tryb, a teraz będziemy mogli sobie odpalić, kiedy chcemy, właśnie te tryby. Będziemy mogli sobie grać w te tryby, kiedy tylko chcemy, ale niestety za to nie będziemy mogli, kiedy chcemy, grać w oblężenie. Ale będzie cały czas dostępne oblężenie w edytorze map. Zmiany dotyczące w lidze mocy. Teraz, jeżeli wygramy dwie rundy bez przegranej, otrzymamy większy postęp niż wcześniej. Natomiast, jeżeli wygramy tylko jedną rundę, nie stracimy aż tak dużego postępu. Teraz w lidze klubowej w ostatnim dniu sezonu będzie aż sześć biletów zamiast czterech. Teraz możemy kupić tyle punktów mocy, na ile pozwalają nam nasze kluby. Lion Bull to teraz nowy klubowy skin. Tym razem zmiana dotycząca ekskluzywnych skinów z ligi mocy oraz karnetu zadymiarskiego. Będą ekskluzywne tylko przez moment, ponieważ potem będziemy mogli je kupić w różnych ofertach. W sklepie tyczy się to tylko z ekskluzywnych skinów wydawanej wydawanych w tej aktualizacji, ponieważ skiny, które były już ekskluzywne, nadal nimi pozostaną. Mistrzostwa Brawl Stars powracają. Będą grać co miesiąc, a nagrodami za dobre obstawienie wyników to ekskluzywne odznaki. Jeżeli nie chcecie przegapić tych mistrzostw i chcecie zdobyć nowe ekskluzywne odznaki, to wystarczy, yy, że będziecie albo obserwować kanał e-sportowy w Browstars albo wejdziecie na stronę event.brawlstars.com. Karty mocy dzikiej karty można teraz znaleźć w skrzynkach. Tylko jest taki mały problem. Ja osobiście nie wiem, co to są te karty yy, dzikiej mocy. Dlatego jeżeli Wy wiecie, to, na, to proszę napiszcie mi w komentarzu. 10 nowych gadżetów zostanie wprowadzonych do gry. Do każdego trybu zostaną dodane nowe mapy. Knockout zostanie wprowadzony do edytora map. Oczywiście do gry zostały wprowadzone nowe, animowane odznaki. Koszykówka powróciła jako tryb sezonowy. Srebrne i złote skiny otrzyma Bas, Pułkownik Rafs, Kiełek oraz Serge. I to był nadejd w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Proszę, abyście napisali mi w komentarzu, co tą są te punkty mocy dzikiej karty. Możecie także napisać, jak myślicie, czy ten sezon w grze Brawl Stars będzie jednym z lepszych sezonów? Bo moim zdaniem może tak być. My widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!